Słyszałem, że jakieś są kłopoty i Agata Młynarska prosiła, żebym z panem porozmawiał. Czego pan ode mnie oczekiwał? Oczekuję takiej podpowiedzi, jak możemy dalej funkcjonować gdzieś w obrębie naszej rodziny z racji tego, że mama jest, prawda? Ona nie zniknie. I ona, no, mimo że jest gdzieś daleko od nas, bo jest za granicą, bardzo zaburza nam funkcjonowanie naszej rodziny. Jeżeli ta choroba jest nieleczona, to nie ma żadnych szans na to, żeby w taki sposób... Kontrolować to. Nie wiem, no, żeby się dogadać, żeby się porozumieć, żeby cokolwiek ustalić. Dlatego, że ze pobudek chorobowych, nie ze złej woli, ona tego nie dotrzyma. I tyle. I w tej sytuacji no, pozostaje tylko kwestia dzieci. Dzieci, dlatego że pan jakoś sobie będzie radził, jest pan dorosły i tak dalej. Natomiast największy taki problem może być z dziećmi. Wydaje mi się, że warto by było, żeby był pan w kontakcie z psychologiem. Ja bym coś takiego panu radził. Po pierwsze, żeby pan nie był sam. Po drugie, pan też musi wiedzieć, że to nie jest pańska wina. Rozmowa trwała kilka godzin. Profesor Woronowicz pomógł Markowi rozwiązać część jego problemów. No, pan profesor przede wszystkim uświadomił mi to, że kompletnie nic nie zawiniłem temu, że zachorowała. Jest to niezależne od nikogo, także mam poczucie na przyszłość, że możemy zacząć nowe życie z chłopcami, że ta choroba nie była udziałem moich jakichś złych intencji, złych działań i złego funkcjonowania. I natchnął mnie taką pozytywną energią, mówiąc, że wszystko jest w naszych rękach i to, jak spędzimy nasze życie, zależy tylko od nas.